Cześć wam! Dzisiaj wam nagrywam taki mały filmik, e, jak będzie wyglądała według mnie, jak może wyglądać grupa na euro. Więc e, zapraszam do komentowania. Pierwszym, jakim tym, według mnie, będą Włosi, potem Turcja, e, Szwajcaria i Walia. No, dzisiaj zaczyna się euro, w, e, w piątek 11, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dzisiaj się już przekonamy. Wiem, filmik i ja tym, bo za tym zrobię, będzie zdany trochę później. No, grupa B, Rosja, Belgia, Dania, Finlandia. dobra, dam Belgię, drugą dam Rosję, trzecią dam Danię i Finlandię ostatnią. E, twa, e, grupa C, Austria, e, Macedonia, tak, jak już pokażę, Ukraina i Holandia. No, wiadomo, że Holandia, e, Ukraina, damy, Austria i... Macedonia. I teraz e, Anglia, Chorwacja, Czechy i e, ten. I teraz będzie Anglia, pierwsza wiadomo, Chorwacja, Czechy, Szkocja. Teraz nasza grupa. Najlepiej to dał by tak, Polska, Hiszpania, Szwecja i Słowacja, ale raczej tak się nie stanie, więc odrobię odmianę. Dam tak. Ale tak by było pięknie, mówcie co chcecie, aby tak było, że my jesteśmy na pierwszym miejscu. O, tak by było pięknie, nie sądzicie? Chyba każdy by chciał. A tak będzie na drugim. Zobaczymy następną grupę, jaka jest... Portugalia, Francja, Niemcy i Węgry. No wiadomo, Węgry będą na ostatnim miejscu. Niemcy, Francja, Portugalia. Damy Francuzów pierwsze. Nie, Niemców damy pierwszych. Niemcy jakoś Portugalczyków damy na trzecim miejscu. To wyjdzie z tej grupy, dobra. Damy Szwedów. To tylko dlatego, że bo możemy być. Nie no wiadomo, że Portugalia, Szwajcaria, Dania, Austria, Czechy. Eee, damy Czechów. Sąsiadów, niech wejdą. wejdą nasi sąsiadzi również. Dziwiesz, I teraz jak się zmierzymy? No jakby my byli na trzecim miejscu widzimy. Tak śwedzi, to z Belgią by się zmierzyli. No Belgia nie, Szwecja damy Szwedów, niech będzie. Ukraina, Włochy, czy Włoch, Ukraina. Wiadomo, że Włochy. Niemcy, Szwajcaria, Niemcy. Chorwacja, o z Chorwacją dużo osób. Dużo wychodziło, że będziemy grać z Anglikami, wyszło akurat z Chorwacją. E, damy Polaków, damy Radę, nie sądzicie? Czechy, Hiszpania, wiadomo, że Hiszpania. Anglia, Francja. Damy Anglików. E, Holandia, Portugalia, no Portugalia, Turcja, Rosja. Turcja może być czarnym koniem, jak to mówiąc. Więc, e, ruskimi grali, damy, damy na Turcję. Wiem, jest to trochę, trochę za, e, e, trochę jest e, taka tabela, będzie ten, ale Szwedzi i Włochy, władomo Włochy u siebie będą grać. Polska, Niemcy. Idziemy na całego. Ja tam w Polaków wierzę, wierzę w Polaków. Więc postawię na Polskę, nie sądzicie? Wygram z Niemcami. Hiszpania, Anglia, ciekawy mecz. daje Anglików. I Portugalia. E, tu wiadomo, Portugalia wygra. Włochy Polska. No, e, ciekawe, tu trzeba było się zastanowić. E, i Anglia, Portugalia też mecz Widzimy, kiedy się odbędzie. Na no Łembla jest z Anglikami, a tu by był. By... Też na no by dwa dajemy. Wygramy z Włochami. My to my. no i tu Portugalia, Anglia. No po z Portugalczykami mamy rachunek wyrównania są tego, tego no nie euro. Dajemy ja na Portugalię no i Polska, Portugalia. Wiadomo, kto wygra. Trzeba być patriotą, jest na Polska, nie sądzicie, proszę. Zapiszemy sam OK. Ja wiem, że się na 100% nie spełni. Powiem tak publicznie, że umówiłem się z moim synem. Nie wiem czy to zrobi jeszcze, ale. Umówiłem się z moim synem, że jeżeli Polacy wygrają te euro, robię sobie nie wiem, czy to zrobią krótkie włosy. Ale to obadamy. Więc... Zobaczymy, tu zapiszemy. Taką może sobie zrobimy. Odmów. Napiszemy tak. Zapiszemy sobie jeszcze może taką tabelkę. Też. Wykaż na końcu było widać. Więc. Zobaczymy jak to będzie. Więc zobaczymy, tutaj zobaczymy, mamy widzę, będą mnie oceniać chyba, Bo to piszę oglądajcie moje filmiki, to zobaczymy co tu z tego wyjdzie, tak? Ja się na razie będę z wami żegnał i Oglądajcie. Liczę na łapki w górę, lajki. Subskrybujcie Na razie Cześć Wam I za chwilę zaczyna się Euro Będę oglądał Więc pa